Halo, dzień dobry, akurat się tak złożyło, że mamy dokładnie tę samą porę dnia, co ostatnio, dokładnie tą samą kurtkę mam na sobie, koszulkę, nie kurtkę, koszulkę i dokładnie ten sam człowiek jest z nami, Terdoret, znawca cipek i Hearthstone'a, bo jest po prostu dobry i jest znany z tego, koniec pierdolenia, graj. Ogólnie zgłosił się do mnie po ostatnim odcinku Gaben i mówi, że jeszcze raz powiem jego nazwisko, to dostanę w pierdol, więc... Dobrze, panie Gaben, już więcej tego nazwiska nie powiem. Gaben. No. Anduin! Powiedział... No, to może być ciekawe starcie. Gramy z Żydami, nie, z Judaszem gramy. O, ale start mamy fajny. Tego widmowego wyjebiemy, co? Gramy z Żydami. No Judas, słuchaj. Przepraszam. Ja bym tego widmowego wywalił, a reszta nie. No, to jest fajny nawet ten. Tylko sytuacyjny, mam jedną kardecko mamy do niego. Kurwa mać! Szósty raz to podeszło. Ja się pytam, gdzie jest kurczak? Mamy kapłankę. Kapłankę. Tak, a w następnej ją zbufujemy chyba, wydaje mi się. To jest rzeczy. Dobre. To jest sensowne. Jak to mówił Rock, nie pamiętam już. To jest, coś tam to jest sensowne. To jest logiczne, to jest sensowne. Tak. W ogóle jest ciągle jak na tym streamie jest, to co chwilę się włącza. A, nie, bo ja wczoraj siedziałem u jeziora ze 2 godziny i próbowaliśmy pada zrobić, wiesz? I wyłączamy, nie działa, włączamy, rozumiesz? Że zmienisz minimalnie ustawienie i znowu musisz resetować grę. Znaczy, pytasz nas, dlaczego tak wchodzisz i wychodzisz, no. Pomogę. Myślałem, że mu się crashuje. Co, bufujemy ją, walimy i tyle. Tak, i ja liczymy na cud, że nam jej nie rozwali. Musimy oczyścić słoneczko. Kurde, mogliśmy tak ją bufnąć. Już się robi. Bezpieczniej by było. Mamy 2 stolników, więc... Potem jak ją healniemy, to też dostaniemy kartę, więc... No jak ją healniemy? Miejmy nadzieję. Znaczy on nie ma czym zabić, no nie sądzę, że miał tą kartę, kurde, że... Zadaj 2 obrażeń za jeden. Albo nie, może być zniszczony stronnika z atakiem cierpniejszym. Ale nie, może poszedł w legendy. Nie, 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 bo to bez sensu. Ciekawe, czy czasem na przykład arena się zdarza, że ma się same legendy. 30 legend przez przypadek ci dobrało. To było fajne, taki random, słuchaj. Albo każda 1000 arena to jest właśnie taka. 1000 aren, ja pierdolę, ile to jest. Podchodzi idealnie. Ale i tak bym najpierw healnął. Mówisz? Żeby sobie dobrać kartę, słuchaj. Albo tym, dawaj, to będzie dobre. Weź, daj jej to. Jej, nie? No. Jego rozwalić? Tak. Już się robi. I tu na twarz. Musimy ten posąg rzucić i co? Ich dwóch? Mhm, tak zróbmy. Nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Dobra. Zmarnowane karty, ale nie jest aż tak źle. Dobra, to. Ja mi kapłankę wtedy. No dobra, nie będzie. Heal tam bez. No ja nie musisz nawet. Jego nie będę robił. Twarz. Myślałem, że chcę skończyć. No właśnie już chciałem, słuchaj, nie? Ale zaświeciło mi się na zielono. Bo tak jest, że jak najeżdżasz na to ci się zaświeci na zielono. Chyba tak jest. Znaczy jest tak, że ten przycisk koniec tury zaświeci się na zielono, jak już nie masz co zrobić, żadnych ruchów. No. A on nie jest tak, że jak najedziesz na niego, to pokaże ci dostępne ruchy? Tak przed chwilą pokazał, że byli zieleni? Nie, to zawsze są zieloni, jak masz ten to dostępne ruchy. Co? No. To jestem zielony w tej grze, wiesz? Aha, taki żart. No ja jestem z Algierii, prosto ze szkolenia wrócę. To było w poprzednim. O, kurde. Jego stronnicy kosztują 3 więcej? Tak. Zniszczmy go, wiesz? No. No, mówisz? Dobra. Zniszczmy go, bo jak zbufujemy ich dwóch, to i tak on nam ich zniszczy. Bez sensu. No nie wiem. A tak jego nie ma, a ich nadal mamy, nie? Więc z kolejnej możemy i tak idziemy na twarz 4. Ja bym tak zrobił. No dobra, on to zniszczy. Nie wiem, czy go nie bufować jakiegoś. Zbufuj to, może tą... Kto? 3-2 może.
No. Mówisz? Dawaj, no. Zawsze kartę dobierz. Ale źle zrobiliśmy, bo powinniśmy pierw dobrać kartę. W sumie wróciła nam ta sama karta, więc fajnie. No i twarz. No. Więc on już sobie myśli, dobra, zużył, to wyrzucam teraz Ragnarosa, a tu... Kurde. No, ale dobrze. Dobrze, bo my dajemy im teraz... To. To dajemy? Prowokację? Im? Dwóm? Tak, tak. Daję prowokację i według mnie wszystko na twarz. Moja tarcza za Argus! Bo on raczej zaatakuje ją, więc... Do ataku. No. Chyba, że będzie chciał sobie zrespić. Mamy dobrą sytuację. Okay. No kontrolę mamy jakąś tam. Ale kurczę, zawsze nam podchodzi, że jak mamy jego, to akurat ten podejdzie, nie? Po mojej stronie. O, to jest ta karta, co wyciszam. Mhm. Słuchaj, no. Myślę, że tak, że zbieracz łupów. Teraz tak, rozwal dwoma tymi tą kapłankę i użyj heala. Tego na wszystkich za zero, nie? Tego? No. Ale co on nam da? On będzie miał 4, więc tym będzie musiał. Mówisz? No, nie wiem, czy się opłaca. Zhealujmy ją po prostu. Użyj jednego heala, no. Trochę słabo, bo mam... No przejął kontrolę, kurczę, nie? Dwie karty w sumie ma, dostał takie dość dobre. No taka balistka, mam ją. Z nią się fajnie robi kombo, takie są te z mechów, jest taka karta na kapłana. Odbierz dwa ataki w tej turze. I rzucasz takiego, rzucasz drugiego i masz minus tyle i potem zabierasz mu tą kapłanistkę. Ale taunt by się przydał. Taunt by się przydał. Rozwal mu, rozwal. Bo to i tak musimy coś zrobić z tymi kartami. Tak. I według mnie, wiesz co... No chyba... Z nią dostaniemy kartę i zobaczymy, co to będzie. O, zajebiście! Rzucaj. Schowaj się. On będzie musiał przynajmniej dwie karty, żeby stracić. Tak. 9 many, no. A my nie mamy nic... Nic. Ale wiesz co, mamy na tyle dużo HP, że jak on nawet coś dojebie, to raz nim walnie, a w kolejnej turze mu przejmiemy coś dużego, więc... No, miejmy nadzieję, że coś dużego. Ale to jest taka... To było w sumie fajne, gdyby coś... Kurczak! Szkoda, że buffów nie mamy żadnych, a już nam rozwalił, no. Kurde, a pojawił się nasz kurczak. Ale to nie było, że z talii, nie? Nie było z naszego talii, tylko losowego, nie, po prostu. Losowy, czyli to jeden z naszej talii, z 30 kart, nie chce podejść kurczak, ale podszedł z 200 iluś kart. Genialne. Kurwa, ja nie mam pytań. Drakanoida? No, chyba najbardziej się go opłaca teraz. To i to. No, on nie, przynajmniej nie, na niego zużyje, wiesz, bo... No dobra, rzucaj go nawet go rzucaj. Przynajmniej będzie jakiś cel do rozwalenia. Nie, no w sumie, no jakiś cel po prostu, bo i tak nie mamy czegoś, co by mógł buffować wielce. Tak? No. Dobra. Się mogło ustawić. Teraz liczmy na to, że też nam ten smok podejdzie. To było fajnie. No. Ale jemu podejdzie za to legenda, a mi kurczak. Ale kurczak jest w sumie dobry. Dobrze, że go szybko zbił, bo tak to byśmy mogli go... No właśnie, nie mamy tych kart. O, przejął. Ale wiesz, co zrobimy? Przejmiemy mu z powrotem. Chyba, że coś podejdzie. Ja pierdolę, to będzie tak słabe. No. Ale nie mamy nic innego. Musimy. Musimy to zrobić. Tego? Tak. No jest najlepszy. Tak. Remis, panie koleżto. Remis. Szkoda, bo... Mogliśmy to naprawdę lepiej wykorzystać. No ale wiesz, no pff. Kartę rzucił, karta stół. No szkoda, że nam zabrał. Oj, rip. On przeżyje jeszcze.
No chyba przegraliśmy to. Czyli samą arenę. Nie widzę żadnych jakby realnych... No jak, bo my nie mamy żadnych... No, chuj ci w dupę. Dobra. Cór, bo nie ma sensu, bo on cię rozwali. Chociaż w sumie... Grajmy jeszcze, on jeszcze nas nie kończy, słuchaj. Zapomniałem, że mam tyle healów. Ty, ale... Czy jakaś postać zostanie uzdrowiona? Jak ich uzdrowimy, to też. Dobra, na razie... Czyli on, jak on jej nie rozwali i będzie walił w twarz, to możemy ją jeszcze zbufować. No, i to będzie niezłe nawet. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Nie, on ją raczej rozwali, na pewno. Tak, i nim zaatakuje. Ile ma tych dobrych kartę? Kurcz. Zaatakowałem jednak. To jest rip. No bo mnie mama kart. I teraz kurczak podejdzie, zobaczysz. Ja nie kraczę, ja wiem, że kurczak podejdzie. Nie mam pytań, po prostu. No, tym miłym akcentem możesz... Ale słuchaj, całą. Dwa kurczaki w jednej grze. Nie, genialne po prostu, genialne. Gotowe. Ale zagrajmy jeszcze do końca, nie? Kurwa! No to na to jakaś nazwa musi być. Nie! Takiem związana, bo... Tak wyzywaliśmy na tego kurczaka. Tak, że go nie ma, że nic, wszystko, ja pierdzielę. Przyszedł w najmniej oczekiwany. Ale przecież dwa kurczaki były, jeden był losowy z 200 iluś postaci w ogóle. To jest tak mała szansa na coś takiego. Nie, no 200 nie, bo to te wszystkie za jeden, chyba aż tak tyle nie ma. No dobra, masz rację. Ale dobra. Cór. Gramy do końca. I przeżyjesz kolejną turę prawdopodobnie. Nie, przeżyję. Ej, o 14. Zbufuję kogoś, jak nie, to przeżyję. Nie, on myśli, jak zrobić jeszcze jeden HP. No nie zniszczę ci nikogo, no. Mógł mnie healnąć. No to by było fajne. Może coś fajnego powiecie. Moja tarcza za Argus. No i dupa. Dobra. Kończ. No cóż, no to da mu się pobawić, tak? Jebani Żydzi. Ile mamy? Żydów! Przegraliśmy z Żydami. Jeszcze przyjął nad tym kontrolę. Dwie miał ty. No, to jest. Ale nam też dobrało dwie, też mogliśmy wziąć. No. No co no? Tak się kończy arena moja. Nie pierwsza i nie ostatnia. Niestety. Pierwsza na kanale arena 3. Zwycięstwa wyciągnęliśmy, to jest myślę dobry wynik jak na tą talię, na kurczaka. Nie było żadnych takich dobrych kombinacji, dużo zaklęć, mało stronników i trochę tak nie wyszło. Ja mam statystykę. To jest człowiek, który wie wszystko. Dziękuję bardzo, że byłeś z nami. Bardzo mi pomogłeś zdobyć chociaż te 3 zwycięstwa. Co prawda kurczak nie chciał podchodzić, a jak podszedł, to w nieodpowiednim momencie i dokładnie go po prostu wykrakałem 2 razy. No. Jest tak zabawne, że aż komiczne. Dobra. Trzymajcie się. Dzięki za obejrzenie tej areny i najprawdopodobniej zaraz nagramy kolejną. Pa. Na razie. Ale pierw nie, jeszcze się nie żegnamy w sumie. Tak szybko otworzę i pokażę wam, co dostałem. A dostałem... O, 3 paczuszki. 3. 25 golda. 25 golda. O, czyli zwróciło ci się danie. I tak, i zajebiście, czyli mi się zwróciło, także trzymajcie się, oby wam się alkohol też zwracał. Pa.